Tym razem szlak wspomnień poprowadził nas do Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Po niezwykłym miejscu przechowującym pamiątki trzymające wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego prowadził nas Michał Krzyżaniak, dyrektor placówki. Dzień dobry, witam w Lusowie. Zapraszam do muzeum. W naszym muzeum można zobaczyć pamiątki po generale Józefie Dowborze-Muśnickim, drugim głównodowodzącym powstaniem wielkopolskim, jak również pamiątki po jego rodzinie, której tragiczne losy, zwłaszcza córek, wiążą się mocno z okresem II wojny światowej. W naszych zbiorach również posiadamy liczne pamiątki po uczestnikach powstania wielkopolskiego, a zatem po ludziach, którzy pod generałem Józefem Dowborem-Muśnickim w roku 1918, 19 czy później 20 już jako żołnierze wojsk wielkopolskich walczyli i służyli. Szczególnie ciekawe są losy dzieci generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. Najstarszy syn Giedymin był jedynym, który żył po II wojnie światowej i zmarł w 1966 roku w Tuluzie we Francji. Drugi z synów, Olgierd, w październiku 1938 roku popełnił samobójstwo. Natomiast losy córek generała też zasługują na wyróżnienie i ich tragizm związany z okupacją i niemiecką, i sowiecką jest tu szczególnie wymowny, bowiem Janina, już po mężu Lewandowska, zginęła w kwietniu 1940 roku w Katyniu, natomiast jej młodsza siostra Agnieszka dwa miesiące później została rozstrzelana przez Niemców w Palmirach pod Warszawą. Historyczne eksponaty można oglądać na trzech piętrach. Zgromadzonych jest 8 tysięcy muzealiów o wartościach historycznych i pamiątkowych dotyczące powstańców wielkopolskich z lat 1918-1919. W tej gablocie prezentowane są ordery wielu powstańców, m.in. krzyże kawalerskie i krzyże oficerskie. Niezwykła kolekcja sztandarów. W tym wyjątkowym muzeum przez zgromadzone pamiątki powstańców możemy przenieść się w czasie i na nowo uzmysłowić, jak ważny dla Wielkopolan i Polski był zryw powstańców wielkopolskich w dążeniu do odzyskania niepodległości. Mój dziadek, Arkady Fidler, również powstaniec wielkopolski, tak wspominał zryw poznaniaków. Dopiero wypadki w dniu 27 grudnia otworzyły ludziom oczy na to, jaka energia i zawziętość pieniły się w głębi polskiego społeczeństwa. Niemcy w swej bucie postradali rozum, zrywając i depcząc polskie oraz alianckie flagi, wywieszone w mieście na cześć przejeżdżającego przez Poznań Paderewskiego. Nie spodziewali się tak gwałtownego odruchu. Byli osłupieni, nie rozumieli, co się dzieje. W tym mieście, Poznań, skąd od razu tylu uzbrojonych Polaków? Polaków tak pełnych furii. Jak ważne, że są takie miejsca, które przypominają nam historię naszej ojczyzny. Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy się na cmentarz, aby oddać hołd generałowi Józefowi Dowborowi-Muśnickiemu i jego rodzinie. Niedaleko muzeum znajduje się XIX-wieczny pałac, w którym mieszkał generał Józef Dowbor-Muśnicki z rodziną. Warto go zobaczyć. Jeżeli będziecie w okolicy Lusowa, to koniecznie musicie zwiedzić to muzeum.